Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami pierwsza część rozgrywek w piłkarskiej trzeciej lidze. Czas na podsumowania tego, co się działo na boiskach w naszym regionie, a także na to wszystko, co działo się przez 15 kolejek pierwszej rundy i dwie serie zmagań rewanżowych na boiskach w naszym regionie. A działo się naprawdę bardzo dużo. Trzy drużyny z naszego regionu występowały na tym szczeblu. Gwardia Koszalin, zespół, który już od kilku sezonów regularnie gra w trzeciej lidze, a także dwóch Beniaminków. Bałtyk Koszalin i Leśnik Manowo. Obie te drużyny w tej pierwszej części sezonu zaprezentowały się również z bardzo dobrej strony. Zespoły z naszego regionu prezentowały dobrą dyspozycję w wielu meczach, wygrywając z faworytami zmagań. I tak naprawdę w tych rozgrywkach ciężko w tym sezonie wskazać jakiegoś zdecydowanego faworyta, czy to do awansu, czy też do spadku. Nasze drużyny biją się o to, żeby znaleźć się w czołowej dziesiątce rozgrywek trzecioligowych. Dlaczego? Bowiem szykuje się reorganizacja zmagań i tak naprawdę do tej pory nie wiadomo, ile zespołów na pewno utrzyma się na tym szczeblu. I wiele wskazuje na to, że jednak to ta dziesiątka będzie gwarantowała pozostanie w trzeciej lidze na przyszły sezon. Zaczynamy dzisiejszy program podsumowujący rozgrywki jesienne od tego, co najciekawsze dla kibiców, czyli od najciekawszych bramek, które prezentowaliśmy Państwu w ligach Max, w każdym kolejnym programie, po każdej kolejce spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Za nami najciekawsze bramki, przed nami klopsy. Również takie się przytrafiały podczas spotkań ligowych z udziałem naszych drużyn. Przed nami to, co wzbudza często salwy śmiechu na trybunach. Thank you.
podać mi klasę naszemu przybyt. No i sytuację Paweł Romeo, Jacek Mądziński. Jak Państwo widzieli, śmiesznych i kuriozalnych sytuacji było troszeczkę więcej niż tych najładniejszych goli w tej rundzie. Przed nami to, co bramkarze wyprawiali w bramkach naszych zespołów. Te najciekawsze interwencje właśnie Państwu prezentujemy. Bramkarze we wszystkich naszych drużynach prezentowali w tej rundzie naprawdę całkiem solidną formę i w każdym ze spotkań ratowali swoje drużyny przed utratą bramki. Przed nami dwa najciekawsze mecze, które wybraliśmy, które prezentowaliśmy w Lidze Max we wcześniejszych programach. Najciekawsze według nas były mecze. Leśnik Manowo podejmował na własnym boisku Bałtyk Gdynia. Wielkie emocje w tym spotkaniu, a także drugie spotkanie, pojedynek pomiędzy Bałtykiem Koszalin a Energetykiem Gryfino. W obu tych meczach emocji było co niemiara i tak dla przypomnienia skróty z tych obu spotkań. W 14. kolejce spotkań Leśnik Manowo, stroje żółto-czarne, mierzył się na własnym boisku z Bałtykiem Gdynia. Trudno było wskazać faworyta tej konfrontacji. Leśnik na swoim boisku nie spisuje się za dobrze, natomiast Bałtyk ostatnio prezentował nieco lepszą dyspozycję. Od początku spotkanie miało wyrównany przebieg. Najpierw to jednak goście mieli lepsze okazje strzeleckie. Tutaj jednak jeszcze bez gola. Na pierwszą dobrą akcję gospodarzy trzeba było czekać do 22 minuty. Mateusz Czaja, dośrodkowanie, Paweł Rakowski, jest 1-0 dla Leśnika. Od tego momentu gospodarze skoncentrowali się przede wszystkim na utrzymaniu korzystnego rezultatu, a przeciwnicy nie byli w stanie sforsować defensywy Leśnika. Na kolejnego gola nie trzeba było długo czekać. W 38 minucie Paweł Rakowski, dośrodkowanie, Marcin Gozdal i Leśnik prowadzi 2-0. Gospodarze kompletnie rozbili rywala jeszcze przed przerwą. Akcja gospodarzy. Dominik Poch, dośrodkowanie, Paweł Marczak piętką, jest 3-0. Od 41 minuty Leśnik prowadził w tym meczu różnicą 3 goli.
początek drugiej połowy kompletnie zaskoczył wszystkich. W 30 sekundzie gola zdobył Tomasz Piekarski. Druga bramka Bałtyku już w 48 minucie. Krzysztof Rusinek i pokonał golkipera Leśnika. Od tego momentu rywalizacja rozpoczęła się na nowo. Bałtyk tracił już tylko jednego gola do rywala. Chwilę później ponownie zespół z Trójmiasta miał okazję do zdobycia kolejnego gola. Rzut rożny i uderzenie obok bramki. Jeszcze jedna akcja Bałtyku. Uderzenie, rykoszet z problemami, ale jednak broni Tkacz. Nadal trwał napór Bałtyku. Dośrodkowanie w pole karne, uderzenie głową, ale zbyt lekkie, by zaskoczyć golkipera Leśnika. Minutę później gospodarze mieli okazję do tego, by podwyższyć prowadzenie. Tomasz Sęk, Marcin Gozdal, jednak zbyt lekko i obrońcy Bałtyku zdążyli piłkę wybić daleko od własnej bramki. 88 minuta, dośrodkowanie piłki w pole karne. Kamil Kurs staranowany przez Artura Marczaka i arbiter dyktuje rzut karny dla Bałtyku. Jedenastkę wykorzystuje Krzysztof Rusinek i mamy remis 3-3. Chwilę później zespół z Trójmiasta miał kolejną dobrą okazję, jednak i tym razem na posterunku Tkacz. Doliczony czas gry. Gozdal zgrywa piłkę do Konrada Romańczyka, ten mocnym strzałem zdobywa bramkę na 4-3. Leśnik po niesamowitym spotkaniu wygrywa starcie z Bałtykiem Gdynia 4-3. Prawdziwa huśtawka dzisiaj nastrojów z nieba do piekła i ponownie do nieba, tak można określić to spotkanie. No na pewno w pierwszej do przerwy wygrywaliśmy 3-0, praktycznie Bałtyk nie istniał, nie mógł nam zagrozić w drugiej połowie. 47 minuta, robi się 3-2 i tak można powiedzieć, byliśmy w ciężkim szoku. No, udało się wyjść na 4-3, bo wiadomo, wcześniej jeszcze nam strzeli na 3-3 bramkę. No i tylko euforia, radość, no bo praktycznie 90 minuta. Oni strzelają nam w 88, my strzelamy w 90. No chyba dla takich meczy warto przychodzić. Takie bramki na koniec spotkania. No, co mogę powiedzieć, trener dał mi szansę dzisiaj 35 minut. Dochodzę po ciężkiej kontuzji do siebie. Wydaje mi się, że wygląda to coraz lepiej i oby było zdrowie, a będzie dobrze. Bałtyk Koszalin w 15 kolejce Stroje Białe mierzył się na własnym boisku z Energetykiem Gryfino. Bałtyk ostatnio notuje serię bez zwycięstwa. Energetyk to zespół, który zremisował najwięcej spotkań w lidze. Bałtyk chciał się przełamać, rywal należy do ekip walczących o utrzymanie. Od początku ton rywalizacji nadawali miejscowi piłkarze. Bałtyk już na samym początku miał doskonałą okazję do zdobycia bramki. Rzut wolny, Paweł Waleszczyk, dośrodkowanie i Kordian Rudziński wybija piłkę. Była to kuriozalna sytuacja, bowiem piłka leciała do bramki. Kolejna dobra akcja zespołu koszańskiego, Duszkiewicz nad bramką. Rzut rożny dla zespołu koszańskiego, Kordian Rudziński, piłka jednak przeleciała obok bramki. Kontra w wykonaniu Bałtyku. Kołodziejski do Waleszczyka i doskonałą interwencję popisuje się bramkarz Energetyka. W końcówce pierwszej części meczu kontuzji doznał Piotr Hacuk, arbiter spotkania. Dalszą część zawodów poprowadził jego asystent. Od początku drugiej połowy Bałtyk starał się zaatakować bramkę Energetyka. Tutaj z dystansu Rząsa i broni bramkarz Energetyka. Kolejna dobra akcja gospodarzy. Uderzenie Rząsy, broni golkiper Energetyka. Jeszcze dobitka Waleszczyka, jednak piłka poturlała się obok bramki. Pierwsza groźna akcja Energetyka dopiero w drugiej części meczu. Tutaj pierwsza z takich akcji. Chwilę później ponownie w ataku gospodarze i tym razem obok bramki. Mocne uderzenie z rzutu wolnego, piłka po rękach bramkarza Energetyka wyleciała poza boisko. 67 minuta spotkania, rzut wolny dla Energetyka, spore zamieszanie w polu karnym Bałtyku i gol Dawida Jerza. Niespodziewanie zespół Energetyka Gryfino objął prowadzenie. Gol gości, podciął skrzydła gospodarzom.
W efekcie Energetyk miał swoją kolejną dobrą okazję, broni jednak Dulewicz. Kontra w wykonaniu zespołu z Gryfina. Sam na sam z Dulewiczem Adrian Ułasowicz i zdobywa bramkę na 2-0. Na odpowiedź Bałtyku trzeba było czekać do końcówki spotkania. Kamil Wiśniewski i jest bramka kontaktowa. Od tego momentu Bałtyk nadawał ton rywalizacji. Miał jeszcze kilka świetnych okazji do zdobycia bramki. Strzał gospodarzy, piłka odbiła się od poprzeczki przed linią i wyszła na boisko. Była to doskonała okazja do wyrównania. Chwilę później Mateusz Wiśniewski sam na sam broni bramkarz, dobitka obok bramki. Akcja decydująca o losach spotkania, 94. minuta, dośrodkowanie w pole karne Dulewicza. Wojciech Barnik i jest 2-2. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Ostatecznie Energetyk po raz 8 w tym sezonie zanotował remis, a Bałtyk nadal nie wygrywa. Tradycyjnie po całej rundzie rozgrywek wybieramy najlepszą jedenastkę zawodników występujących w piłkarskiej trzeciej lidze w zespołach z naszego regionu. No i zaczynamy od pozycji bramkarza. Oto plansza, na której wymieniamy wszystkich najlepszych 11 zawodników, którzy występowali w naszych drużynach. Maciej Dulewicz, kandydat w tej sytuacji mógł być tylko jeden, bowiem główny kontrkandydat Sebastian Fabiański w końcówce rozgrywek doznał kontuzji i nie dokończył zmagania. Zatem Maciej Dulewicz w roli bramkarza w jedenastce tej rundy. Defensywa, ze względu na to, że zespół Gwardii Koszań stracił najmniej bramek, stąd najwięcej zawodników formacji defensywnej w ustawieniu jedenastki rundy. Norbert Dondera na prawej obronie, Daniel Wojciechowski jeden ze stoperów i Damian Więckowski na lewej obronie. Uzupełniamy defensywę o Kordiana Rudzińskiego, gracza Bałtyku Koszalin. Nie tylko fantastycznie prezentował się w defensywie, ale często też zapędzał się pod bramkę rywali, gdzie często zdobywał bramki dla swojej drużyny. Linia pomocy. Tutaj zdecydowanie przeważają piłkarze Bałtyku Koszalin. Środkowi pomocnicy Paweł Waleszczyk, Robert Ziętarski. Robert Ziętarski kontuzjowany w kilku meczach nie mógł wystąpić, jednak i tak w większości spotkań, w których zagrał, prezentował się z bardzo dobrej strony. Na bokach pomocy skrzydłowi Mateusz Kołodziejski z Bałtyku Koszalin i bardzo równo grający przez całe rozgrywki jesienne Paweł Rakowski z Leśnika Manowo. Ofensywni zawodnicy Dominik Husejko, Leśnik Manowo, a także Jacek Magdziński, czołowy strzelec Gwardii Koszalin. Ten zawodnik zdobył połowę bramek swojej drużyny w rozgrywkach jesiennych. Tak wygląda najlepsza jedenastka zawodników grających w rozgrywkach jesiennych w klubach z naszego regionu. Za nami całe rozgrywki jesienne, przed nami podsumowanie tego, co się działo w tych zmaganiach. Przede wszystkim tabela. Tutaj statystyka jest tak naprawdę najważniejsza i ona będzie rozstrzygać o tym, kto będzie się bić o awans do drugiej ligi, a także kto utrzyma się na tym szczeblu po rozgrywkach wiosennych. Tak wygląda tabela. Na pierwszym miejscu Drawa Drawsko-Pomorskie. Zespół ten do tej pory zdobył 32 punkty. Jest to ekipa, która do tej pory odniosła najwięcej zwycięstw w całej lidze. Zanotowała 10 wygranych pojedynków, ale też zespół, który nie do końca dysponuje mocno defensywą, bo pięciokrotnie Drawa przegrała swoje spotkanie. Zaledwie dwa remisy drużyny z Drawska Pomorskiego. Jest to zdecydowany lider zmagań. Ekipa bezkompromisowa w meczach wyjazdowych. 5 zwycięstw i 4 porażki. Żadnego remisu. Na drugiej pozycji Bałtyk Koszalin. 31 punktów drużyny z naszego miasta. Ta ekipa wyspecjalizowała się w pojedynkach nierozstrzygniętych. Do tej pory Bałtyk zremisował 7 pojedynków, 8 zwycięstw i 2 porażki. Statystyka meczów przed własną publicznością czy pojedynkach wyjazdowych wygląda bardzo podobnie. Lechia 2 Gdańsk, 31 punktów tej drużyny. Zespół ten wygrał o jedno spotkanie więcej od Bałtyku, 9 zwycięstw, ale zanotował zaledwie 4 remisy. Lechia świetnie spisuje się w meczach wyjazdowych. Zanotowała w tych starciach 5 zwycięstw, 1 remis i 3 porażki. Na czwartej pozycji Kotwica Kobrzeg, 30 punktów, 9 zwycięstw tej drużyny, 3 remisy, 5 porażek.
sporo pojedynków przegranych tej drużyny. Kotwica 5 zwycięstw na własnym boisku, również 30 punktów. Kaszubia Kościerzyna 6 pojedynków ta ekipa zremisowała. Bardzo zbliżona statystyka meczów przed własną publicznością, jak i wyjazdowych. 4 zwycięstwa, 3 remisy, 2 porażki to statystyka meczów na własnym boisku i niemal identycznie jest w meczach wyjazdowych. Zespołem, który zdecydowanie najlepiej czuje się na własnym boisku, to Pomorze Potęgową. Ta ekipa odniosła na własnym obiekcie aż 7 zwycięstw. 1 remis i 1 porażka tej ekipy w Potęgowie. Na obcych boiskach Pomorze zanotowało tylko 2 zwycięstwa, 1 remis i aż 5 porażek. 29 punktów. Beniaminka trzeciej ligi. Na 7 lokacie Gwardia Koszalin. Nasza drużyna dysponuje najlepszą defensywą w lidze. Straciła zaledwie 13 goli. W ofensywie nie wygląda już to tak różowo, tylko 18 bramek zdobytych. 8 miejsce Arka 2 Gdynia. Ten zespół świetnie spisuje się na własnym boisku. 6 zwycięstw na własnym obiekcie, 1 remis i 2 porażki. Zdecydowanie gorsza statystyka w meczach wyjazdowych. Zespół ten odniósł tylko 1 zwycięstwo na boisku poza własnym terenem. I tu warto zaznaczyć, że to zwycięstwo nad Gwardią Koszalin. Dolna część tabeli, Pogoń 2 Szczecin. Tu również jest zespół, który zdecydowanie lepiej spisuje się na własnym boisku. 24 punkty zdobyte przez tę ekipę, 6 zwycięstw przed własną publicznością, z tych 24 aż 18 zdobytych na własnym boisku. Tylko 1 wyjazdowe zwycięstwo Pogoni. Leśnik Manowo to zespół, który lepiej czuje się na wyjazdach. 22 punkty zdobyte przez drużynę z naszego regionu. Beniaminek do tej pory odniósł 4 wyjazdowe zwycięstwa i zanotował 1 remis poza własnym boiskiem. 3 porażki. Jeżeli chodzi o mecze na własnym boisku, Leśnik odniósł tylko 2 zwycięstwa i zanotował 3 remisy. W 4 meczach schodził z boiska pokonany. Kartuzja Kartuzy 21 punktów, 11 miejsce. Zespół, który również lepiej czuje się na obcych obiektach. Kartuzja wygrała 4 wyjazdowe pojedynki, 1 mecz zremisowała, 3 porażki w meczach na własnym obiekcie, 2 zwycięstwa, 2 remisy i 5 porażek. Bałtyk Gdynia, ten zespół zdobył 18 punktów i w meczach wyjazdowych zanotował aż 5 remisów. To bardzo ciekawa statystyka tej drużyny. Chemik Police 17 punktów tego zespołu. Tu również ta ekipa lepiej spisuje się w meczach wyjazdowych. 1 zwycięstwo na własnym boisku, 3 na obcych obiektach. Polonia Gdańsk lepiej spisuje się na własnym boisku. 16 punktów tej drużyny. Statystyka ciekawa, jeżeli chodzi o mecze w Gdańsku. 3 zwycięstwa, 3 remisy, 3 porażki. Jeżeli chodzi o wyjazdy, 1 zwycięstwo, 1 remis i 6 porażek. Koral Dębnica, zespół, który zdobył do tej pory 12 punktów. Tutaj bardzo ciekawa statystyka. Zespół ten w meczach wyjazdowych zanotował aż 7 porażek. 1 zwycięstwo i 1 remis. Tu po raz kolejny trzeba zaznaczyć, że to jedyne zwycięstwo Korala Dębnica w meczach wyjazdowych miało miejsce w Koszalinie. Koral Dębnica wygrał z Gwardią. Na ostatniej pozycji Energetyk Gryfino, 11 punktów tej drużyny. Ciekawostką jest to, że ten zespół bardzo mało przegrywa swoich pojedynków. Zanotował aż 8 remisów w rozgrywkach jesiennych i zanotował tylko 1 zwycięstwo, 8 porażek tej drużyny, z czego aż 6-krotnie remisował starcia wyjazdowe. Na wyjeździe żadnego zwycięstwa Energetyka, na własnym boisku tylko 1 wygrana. Tak wygląda całe podsumowanie rozgrywek jesiennych w piłkarskiej trzeciej lidze. Przed nami runda rewanżowa, ale zanim do niej dojdzie, najpierw okres urlopowy. Zespoły niektóre już rozgrywają mecze sparingowe, tak na roztrenowanie. Gwardia Koszalin już ma za sobą pojedynek sparingowy z Bytowią Bytów. Przed gwardzistami jeszcze jeden mecz sparingowy z Gryfem Słupsk. Pozostałe drużyny już rozpoczęły sezon urlopowy i wrócą do zmagań dopiero na wiosnę. Przygotowania na pewno wystartują gdzieś tam w okolicach stycznia, początku stycznia. Zatem od tego momentu widać będzie ruch i treningowy, i kadrowy we wszystkich drużynach trzecioligowych z naszego regionu. Wówczas i my rozpoczniemy drugą część tego sezonu z Ligą Max. Zapraszam Państwa na kolejne wydania właśnie tego programu już w przyszłym roku. Do zobaczenia i do usłyszenia.